W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, gromadzimy się na naszej niedzielnej Eucharystii. Dzisiaj Chrystus dokonuje cudu, ale ten cud sprzed 21 wieków jest w swoim działaniu aktualny w stosunku do każdego z nas. Mówi Efata. To jedno słowo zapisało się w historii religii i relacji człowieka do Boga jako słowo klucz. Otwórz się, przejrzyj, zrozumiej. To Efata, które przywróciło wzrok ślepcowi, jest dzisiaj tak bardzo potrzebne również i nam. Bo często we współczesnym świecie nie chodzi o ślepotę fizyczną, ale ten brak wzroku, który jest potrzebny do podążania drogami ducha. Ślepota duchowa, zagrażająca współczesnemu człowiekowi, zamykająca go na dostrzeżenie wartości, które czynią go po prostu człowiekiem. Dzisiaj, w czasie tej mszy świętej, w sposób inny od dotychczas znanego nam, zastanowimy się w tej refleksji ewangelicznej wraz wespół z moim gościem, panem Jerzym Kłosińskim, nad znaczeniem i działaniem słowa Efata wypowiedzianym przez Chrystusa do ślepca. A teraz uznajmy przed Bogiem, że często w ciągu naszego życia idziemy jak ślepcy, nie widząc lub nie chcąc zauważyć wartości, dzięki którym On czyni nas człowiekiem i wzywa do czynienia dobra. Wyznajmy więc, że jesteśmy ślepi i grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy, jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynicę wód. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Oto słowo Boże. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata,
znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więc języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: dobrze, uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza Ewangelia niesie ze sobą uniwersalne przesłanie. Przesłanie na tyle ważne, że dotyczy każdego, niekoniecznie religijnego czy pobożnego człowieka. Bo to słowo klucz, efata, czyli otwórz się, jest słowem, które pozwala nam docierać do ludzkiego wnętrza, do tych zakamarków, które są trudne do ujrzenia na co dzień, które penetrujemy być może niekiedy z wielką niechęcią, bo spojrzenie w siebie w głąb przywołuje nam obraz naszego prawdziwego życia, postępowania i wartościowania. Leopold Staff w swoim wierszu pisał o pragnieniu współczesnego człowieka, który w poszukiwaniu takich właśnie wartości, otwarciu oczu duszy, jest spragniony tego, co jest prawdą, jak żyć powinien, jednocześnie jak dorosnąć do tej wielkości Bożego stworzenia. O, uwierzyłbym w Ciebie i głosił Twoją chwałę. Gdybyś był stworzył rzeczy łatwe, małe, drobne, ale Tyś począł dzieła nad podziw wspaniałe, ponadludzko potężne, nieprawdopodobne. Przechodzi me pojęcie o mocy i czynie, wszystko wokoło, choć znane, co dzień przeżywane, jak zrozumieć ciemnemu, tępemu chudzinie, że sąsiaduje z mędrcem czy Bogiem o ścianę. Uwierzę w każdą inną niż Ty twórczą siłę, choć jej też nie pojmuję, mimo mąk i trudu. Wywiedź mnie, Panie, z suchej pustyni, żywej wody żyłe i uczyń cud, bym Ciebie zrozumiał bez cudu. To jest nasze ludzkie pragnienie. Pragnienie uczynienia człowieka widzącym. Dzisiaj spotykamy się przy tym ołtarzu z człowiekiem, który przez swoje życie wędruje z przesłaniem poezji, literatury i pięknego słowa. Jerzy Kłosiński, którego znam od wielu lat, z którym z wielką satysfakcją prowadzę niekiedy rozmowy na temat życia, wartości, przemijania czy aktualnej rzeczywistości. Ale nie jest tylko moim znajomym i wybitnym autorem, który dzisiaj już zażywa tego smaku odpoczynku jesieni życia, bo jest reprezentantem tej dawnej szkoły aktorskiej, skąd wyszli wielcy geniusze, szkoły Jerzego Grotowskiego, laboratorium, która to ukazywała spotkanie z tym, co jest ważne. I ta idea przyświeca panu Jerzemu, bowiem swoją wędrówkę artystyczną
i spotkanie z ludźmi poprzez słowo realizował przez tak zwany teatr drogi. Trwało to 25 lat, a jego monodram o świętym Franciszku, który również u nas, nam i naszej młodzieży prezentował, jest wielkim wołaniem o przypomnienie wartości zapomnianych we współczesnym świecie. Dorobek artystyczny to teatr studyjny w Łodzi i działalność na niwie szerzenia słowa. Dzisiaj chcę, żebyśmy się zamienili w słuch, bo oto Eliot i poezja oraz słowo rozważania, które mówi dzisiaj w sposób inny do nas słowami Chrystusa. Otwórzcie się, przestańcie być głusi, zrozumcie, że Ojczyzna Ducha jest czymś, co powoduje, iż człowiek staje się człowiekiem. Zanim oddam głos Panu Jerzemu, który będzie kontynuował moją myśl, przytoczę te zdania Johna Shena z Drogi do Duchowego Pokoju, które pozwolą nam zrozumieć, dlaczego tak ważna jest dzisiejsza Ewangelia i inne kazanie, które dzisiaj słyszycie. Moc człowieka w zakresie tworzenia idei pokazuje, że w duchowym świecie człowiek czuje się jak w domu. Nieskończoność bowiem przejawia się w takich ideach, które widzimy na co dzień. Nadzieja, piękno i dobro. Ale spójrz, człowieku, nikt nigdy nie widział miłości ani nie zważył nadziei. Nie ustalił koloru piękna ani nie opisał szerokości i długości dobra. Żeby myśleć o tych abstrakcyjnych pojęciach, człowiek musi poruszać się poza światem zmysłów, a to pociąga jego otwarcie, jego umysłu na świat, który jest w górze. Zaczyna, tak jak my, wierzący, spoglądać w niebo. Człowiek wzywa i tęskni za tym, co nieskończone. Jedynie my przeżywamy te frustracje, gdy zło zaciemnia dobro, gdy nienawiść depcze miłość. Mamy te frustracje, jakie nie odczuwają zwierzęta, jako istotę tego pragnienia pozbawione. A więc uświadamiając sobie naszą ludzką wyjątkowość i bycie tutaj w otwarciu na wielką Ojczyznę Ducha, przejdźmy do naszych rozważań. Wspomniany Tomasz Eliot, wioseczka. Jeśli ci iść wypadnie tą drogą w kierunku, w którym ci iść wypadnie, z miejsca, z którego ci iść wypadnie, gdybyś szedł tędy w maju, ujrzysz żywopłuty znowu białe, pełne rozkosznej woni. Tak samo będzie u kresu. Wędrówki ku płycie nagrobnej. Jeśli ci iść wypadnie tą drogą w jakimkolwiek kierunku, z którejkolwiek strony, o każdym czasie i o każdej porze, zawsze będzie to samo. Przyjdzie ci odłożyć sens i pojęcie. Nie masz tu co sprawdzać, zaznajamiać się, zaspokajać ciekawość, czy składać raport. Masz tu uklęknąć, gdzie moc miała modlitwa. A modlitwa to więcej niż sam porządek słów.
zdjęcie modlące się myśli, czy dźwięk modlącego się głosu. A to, na co umarli nie znaleźli słów żyjąc, mogą powiedzieć nam jako umarli. Obcowanie umarłych łączą ogniste języki ponad mową żyjących. Gołąb, zniżając lot, pruje powietrze płomienną żagwią przerażenia, której języki wieszczą grzechów i błędów odpuszczenie. Jedna nadzieja albo rozpacz. Leżą w wyborze stosu albo stosu, by znaleźć w ogniu od ognia zbawienie. Kto więc przekazał nam udrękę? Miłość. Miłość niezwykłym jest imieniem dla rąk, co uwiły przędziwo straszliwej sukni płomieni, której ludzka siła zdjąć nie zdoła. Tylko żyjemy, tylko umieramy przez ogień albo przez ogień trawieni. Co nazywamy początkiem, często bywa kresem. A dochodzić do kresu oznacza zaczynać. Nie ustaniemy w poszukiwaniu, a kresem naszych wszelkich poszukiwań będzie dojście do punktu, z któregośmy wyszli, i poznanie tego miejsca po raz pierwszy przez nieznaną, pamiętną bramę, kiedy na ziemi będzie do odkrycia tylko to, co było na początku. U źródła najdłuższej rzeki utajony jest głos wodospadu, a dzieci wśród liści jabłoni nieznane, bo nikt ich nie szuka. Niesłyszane, na pół usłyszane, w ciszy pomiędzy dwiema falami morza. I wszystko będzie dobrze. I wszelka rzecz skończy się dobrze, kiedy języki płomieni się splotą w ukoronowany węzeł ognia. A ogień będzie różą. Amen. Drodzy, to co powiedział Eliot, u źródła rzeki jest utajony szum wodospadu. Początek naszego życia jest już tą drogą, która wiedzie nas ku końcowi. Wydawałoby się, że być może jesteśmy głusi na słowa, które padają, bo jesteśmy tak dosłowni i materialni. Ale przecież, czy modlimy się za tych, którzy są duchowo głusi? Mienią się niewierzącymi. Oni nie mówią do Boga, bo uważają, że Bóg ich nie słucha. Ale mimo wszystko to słowo Chrystusa Efata dotyczy wszystkich. Tych, którzy wtedy szli za Nim i głęboko wierzyli, i tych, którzy tylko oczekiwali cud. Czy modlimy się za głuchych i ślepych, którzy bywają niewierzącymi? Niewierzącemu wydaje się, że Bóg nie istnieje. Ale tak naprawdę, moi kochani, jemu się to wydaje.
tylko. Tak jak głuchemu wydaje się to, że ptaki nie śpiewają, że ludzie nie mówią, że morze nie szumi, że echo nie odpowiada, a przecież wiemy, że jest inaczej. Dlatego módlmy się za siebie i innych głuchych, by zrozumieli, co znaczy słowo Efata. Oczekujemy cudu. Nie, te cuda zdarzają się codziennie, tylko należy je zauważyć. Otóż pewien człowiek przemierzał morza i lądy, by osobiście przekonać się o nadzwyczajnej mocy mistrza, o którym mu opowiada. Jakie cuda uczyni wasz mistrz? Spytał jednego z uczniów. Są cuda i cuda, odpowiedział uczeń. O ile wiem, w twojej ojczyźnie uważa się za cud, jeśli Bóg spełni czyjąś wolę. My widzimy cud w tym, że człowiek pełni wolę Bożą. I może na tym polega tragedia naszej głuchoty i niewidzenia. Boga dostrzegamy, gdy spełni naszą wolę, ale zapominamy, że cud zaczyna się wtedy w człowieku, gdy pełni wolę Bożą, a więc czyni dobro i rozdaje miłość, które stają się cudem chleba rozmnożonego. Moi drodzy, niech to Efata dotyczy dzisiaj każdego z nas, tu obecnych, często poruszających się jak ślepcy w tej rzeczywistości, abyśmy przejrzeli i w modlitwach swoich módlmy się za tych, którzy nadal nie widzą, błądzą, choć uważają, że idą drogą, która jest dla nich pisana. Słowo Efata, otwórz się i przejrzyj. Niech spełni się w naszym i innych życiu. Amen. Jeśli to nie będzie za długo, to jeszcze jeden tekst z tomiku, który pozwoliłem sobie dzisiaj księdzu ofiarować, modlitwy nad jeziorem Mikołaja Wedmirowicza. Księga Tajemnic. Jestem księgą zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, zabezpieczoną 7 pieczęciami. Jestem Twą księgą, Panie mój i Królu. Jestem Twym pismem wewnątrz i na zewnątrz, tylko zabazgrał mnie świat swą niepiśmienną ręką i stałem się niejasny, nieczytelny. Jestem Twą księgą, Panie mój i Królu, i Twe są pieczęci, którymi zapieczętowałeś mnie jak świątynię. Pod każdą pieczęcią ukryty jest jeden z darów Świętego Ducha. Jeden z darów życia wiecznego, niebiańskiej Trójcy. Kto rozpieczętuje to, co Bóg zapieczętował? Kto oprócz Boga jedynego? Zaprawdę wiele nagryzmolił świat swą niezgrabną ręką na mym sercu i wiele niechcianych podarków upchał w moje serce. Nawet gdy
gdy wycieram wszystkie bazgroły świata i wyrzucam z niego wszystkie podarki świata, nie wyrzucam wraz z nim swego serca i nie zostawiam je pustym. Kiedy wyrzucę z siebie cały świat, wciąż będę w sobie spostrzegać księgę z 7 pieczęciami. To Twoja księga, Panie. To pismo mego Pana. Kto może odpieczętować księgę Boga oprócz Niego samego? Kto uzna Cię za Ojca, tego Ty uznasz za Syna. I otwierasz Synowi księgę i czytasz Mu tajemnicę, łamiąc pieczęć za pieczęcią i czytasz Mu tajemnicę. 7 słów, 7 duchów i 7 żyć. 3 na górze, 3 na dole. Niewidzialny w środku, złączony w jeden niegasnący płomień. Święta męskość nieba i dziewicza kobiecość ziemi opasane nieskalanym pasem, ozdobione 7 gwiazdami. Najmiłościwszy Panie, spójrz na tych, co spoglądają na Ciebie i prowadź ich rękę, aby, gdy piszą Twe imię, pisali na zewnątrz i wewnątrz siebie. Wszechmądry mój Boże, skieruj oczy Twych wybranych na pieczęcie Twojej księgi, aby oczekiwali z modlitwą i czytali ze zrozumieniem, gdy cicho i delikatnie będziesz łamał pieczęcie tajemnic. Moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej Eucharystii. Mam nadzieję, że to duchowe doświadczenie, to słowo, które mówi, że w krainie ducha czujemy się jak u siebie w domu, że te wartości być może niedoceniane i niezauważane przez tak wielu ślepców współczesnego świata dla nas, dzięki Bogu, stają się czytelne, stają się czymś realnym i możemy wpatrywać się w górę, w niebo, z nadzieją, że tam odnajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. I chociaż jest trudno zrozumieć człowieka, który jest głuchoniemy i nie potrafi wejść w naszą rzeczywistość, to jednak, gdy duchowo odzyskuje ten dar widzenia i słyszenia, staje się kimś innym. Przechodzi nowe narodzenie. Bo to, co zostało dzisiaj powiedziane, oni nie wiedzą, że ludzie mówią, że ptaki śpiewają, że rzeka szumi, że echo powraca. A jednak my wiemy, że jest inaczej. I po to ta niedzielna Eucharystia, po to wydawałoby się dla innych nic nieznaczące słowa modlitwy i po to ta godzina stąpania po krainie ducha, która czyni nas naprawdę ludźmi. Życzę Wam na dzisiejszą niedzielę i odkrywanie Boga, by słowo Efata, wypowiedziane dzisiaj przez Chrystusa, przybliżone przez Pana Jerzego i nasze wspólne słowo, było słowem skutecznym w życiu duchowym każdego z nas. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch.